Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconemu projektowaniu i montażowi lokalnych sieci komputerowych. Dzisiaj zajmiemy się konfiguracją VLAN-ów na routerze, metoda klasyczna. Do konfiguracji użyję routera, który posiada jeden port światłowodowy na moduł SFP i 5 portów ethernetowych. Przełącznika 28TS, wszystko firmy TP-Link. Sprawdźmy na początek, czy nasze urządzenia się ze sobą pingują. Jeżeli nie wiem, jaki jest adres klienta, to zawsze mogę tutaj podpatrzeć. DHCP klient 0.156. Tutaj już mam wpisane, że sprawnie jest połączenie z klientem. Mogę przystąpić do konfiguracji. Ten kabel, który tutaj jest namalowany, wprawdzie on wygląda, jakby był już podłączony do przełącznika, ale tak nie jest. Nie mogę sobie bez konfiguracji VLAN-ów podłączyć w ten sposób kable ethernetowe, ponieważ nastąpi flashing, pakiety zaczną się namnażać, więc muszę na razie wykreślić tutaj ten kabel, on tutaj jest niepodłączony, nie jest aktywny, więc korzystamy z połączenia na porcie 5, na VLANie 1. Zaczniemy konfigurację już. Ponieważ trzeci port ma należeć do VLANu 5, więc ten port muszę wyłączyć z VLANu 1 na LANie. Odklikuję. Już go nie ma i teraz mogę dodać VLAN 5. Piątka, VLAN 5. Zaznaczam i zostawiamy tagowanie. Nietagowanie jest na VLANie 1. Zostawiamy mu. A tagujemy na VLANie 5. Save. Tutaj zrobię opis do tego. Czyli tu mamy untag, zmienimy czcionkę na szarą, tutaj też, z drugiej strony też musi być tak samo, ale to już będzie przełącznik robił domyślnie, nic tam w VLANie pierwszym nie będziemy grzebać. Tutaj zostawiamy, że jest tagowanie i z tej strony też będziemy mieć tagowanie. Router w zasadzie już mamy przygotowany, możemy wejść na przełącznik numer 2. Znaczy numer 1 z adresem 192.168.0.2. Mamy aktywne porty, ale widzimy, że trójka nie jest aktywna. Jest piątka. Tutaj mamy połączenie z drugim przełącznikiem i połączenie z serwerem na dwójce. Wchodzimy na VLANy i pierwsze co, to musimy wejść w opcję port config. I teraz tutaj mamy tagowanie, więc musimy dla portu trzeciego i dla portu ósmego wybrać tagowanie. Czyli mamy, zaznaczamy trójkę i zaznaczamy ósemkę i wybieramy tryb trunkowy. Tryb trunkowy, przypominam, to jest samotagowanie. Możemy tutaj jeszcze to sobie wpisać. Trunk to jest tylko tagowanie. General to jest tagowanie i untagowanie. Jeszcze mamy tryb access. To jest tylko untag. Zachowujemy. Mamy już trunk i teraz mogę wejść i stworzyć VLAN 5. VLAN 5. VLAN 5. I teraz tak, trunkowa trójeczka i ósemeczka. Dwójka
należy do Wilanu pierwszego. Zapomniałem tutaj dopisać. Wilan pierwszy. Więc nie możemy tutaj kliknąć ten kafelek, bo byśmy przypisali serwer do Wilanu piątego. Dopuszczamy konfigurację. I zobaczmy, co jest w Wilanie pierwszym. W Wilanie pierwszym nasza piątka jest nietagowana z automatu. Tutaj jeszcze mamy trójkę. Zaznaczone, że jest nietagowanie, ale ono tutaj dla Wilanu pierwszego nie będzie używane. Nic tutaj nie będziemy grzebać. I piątka działająca. Dobrze. Możemy teraz podłączyć ten kabel i zobaczymy, czy wszystko działa. Odświeżę. Tutaj też. Mogę sprawdzić, czy jeszcze jest pingowanie. Jest. I przechodzimy do przełącznika numer 2 z adresem 03. Wilany, port config. I tutaj mamy tak, port 8 ma być trunkowy. Jest. I teraz mamy klienta, który jest na porcie czwartym. I teraz tak, no, powinniśmy go zostawić na akcesie. Tylko problem z tepelinkiem tutaj jest taki, że jak ustawię VLAN piąty, znaczy wrzucę port czwarty do VLANu piątego, to utracę komunikację z serwerem. Tak po prostu się dzieje. Czyli jakby nie było przekazywania przez pakietu przez router, czyli tą drogą, tak, w ten sposób, to, tędy i tu. Po prostu tak się dzieje i nie przeskoczymy tego. Więc ustawię sobie czwórkę na general. Trochę takie oszustwo. Trochę, po prostu oszustwo. I dodamy sobie VLAN piąty. I teraz tak, ósemka ma być trunkowa i czwórka antagowana. Zapisuję konfigurację. I teraz sprawdzam, czy jest komunikacja między VLANami. Znaczy, niby jest. A teraz dlaczego mówię, że jest niby? Zobaczmy, co się stanie, jak zmienię port config na access na czwartym porcie. Apply. Ponieważ tutaj pogrzebałem na porcie czwartym, więc na pewno nas wywaliło. Tak jest, wywaliło w tym momencie port czwarty, zaznaczam. Zachowuję. I sprawdzam, czy jest połączenie. Nie ma połączenia, a powinno być. Czyli w trybie access nie ma komunikacji. Nie ma komunikacji klienta z serwerem, niestety. I dlatego trzeba w ten sposób sobie poradzić. Przy czym od razu mówię, że
pakiety, które... Zresztą to może najpierw kliknę i będę tłumaczył. I tutaj to samo. Jest, sprawdźmy. O, jest połączenie. Możemy jeszcze sobie edytować i sprawdzić tutaj, że port VLAN ID to jest 1. Co to oznacza? To oznacza, że jak przychodzi pakiet nieoznaczony, czyli antagowany, bo tutaj mamy tryb antagowany. Dopiszmy tutaj. Antagowany, to ten pakiet przychodzący od klienta będzie miał wpis VLAN 1. Czyli tak naprawdę od tego punktu będzie należał do VLANu pierwszego, a nie do VLANu piątego. I dlatego możemy się spingować serwerem, ale przejścia przez router z jakiegoś powodu nie ma. Tutaj jeszcze dopiszę, że tu mamy untag, znaczy przepraszam, tu mamy tagowanie, czyli dla VLANu 5 tu mamy tagowanie, natomiast dla VLANu 1 tutaj będzie untag i tutaj też untag. Możemy też już zmazać czerwoną linię, ponieważ mamy już połączenie. Dziękuję za uwagę.